Wspólny Lubartów w mieście oraz Prawo i Sprawiedliwość to komitety wyborcze, które wygrały wybory. W Lubartowie lista, dzięki której burmistrzem został paśnik, wygrała wybory, wprowadzając do Rady miasta aż osiem osób. Okazało się także, że koalicja obywatelska, która jak to obiecywał przed wyborami paśnik, miała współrządzik ze wspólnym Lubartowem, wprowadziła trzy osoby. Zatem paśnik i Wrublewski mieli za sobą stabilną większość i mogli sami rządzić miastem. Okazało się, że zamiast obniżek opłat za śmieci, wodę, ścieki czy ciepło, nastąpiły podwyżki. Radni, którzy jeszcze nie, Zdążyli popracować w Radzie Miasta nawet rok, zafundowali sobie gigantyczne podwyżki. Takie postępowanie paśnika i jego zaplecza doprowadziło do rozłamu w klubie. Z funkcji przewodniczącego odwołany został największy przeciwnik astronomicznych podwyżek diet Jacek Tomasiak, a na jego miejsce wskoczył Gregorowicz. Chwilę później paśnik pozbył się także Wróblewskiego, który podczas wyborów apelował o głosowanie na obecnego burmistrza. W wyniku owej zdrady, jak to określił Wróblewski, nowym współkoalicjantem został Pis, czyli komitet wyborczy, który podczas kampanii najzacieklej atak. Paśnika. Sam Paśnik zapomniał o wykrzykiwanych pod jego adresem przez przyszłych koalicjantów inwektyw typu tchórz czy wydawanych ośmieszających go gazetek, i mimo, że wywodzi się z PSL inaczej niż jego partyjni koledzy, związał się z tak znienawidzonym przez PSL PiS. Bardzo podobną, a wręcz jeszcze lepszą niż w mieście sytuację po wyborach miał PiS. Do Rady Powiatu stronnictwo Jarosława Kaczyńskiego wprowadziło aż 11 rannych. Rada Powiatu liczy 21 osób, co oznaczało, że PiS będzie mogło rządzić samodzielnie. Po czterech latach zybały na funkcję starosty okazało się, że jej partyjni koledzy odwracają się do niej plecami. Pierwsze przesilenie nastąpiło 22 czerwca, kiedy podczas głosowania nad absolutorium dla zarządu powiatu trzech radnych PiS zagłosowało przeciwko. W ostatnią środę Zybołowej i zarządu podczas głosowania wniosku o ich odwołanie broniło już tylko czterech radnych PiS. Oznacza to, że w powiecie doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Z 11 osób przy staroście pozostały tylko cztery osoby. Głosowanie jest równoznaczne z usunięciem dotychczasowego zarządu. Co ciekawe, za odwołanie z zybałowej głosował także klub PSL. Ten sam PSL, którego burmistrz Paśnik w mieście rządzi dzięki wsparciu radnych z PiS. Po środowych wydarzeniach w mieście aż roi się od spekulacji: po pierwsze, jaka koalicja powstanie w powiecie? Aby powołać nowy zarząd, w tym nowego starostę, musi dojść do koalicji części radnych z PiS, Platformy Obywatelskiej i PSL. Każdy z nas, nawet średnio orientujący się w polityce, wie, że PIS i opozycja to śmiertelni wrogowie. Być może w Lubartowie okaże się, że owa nienawiść nie jest aż tak głęboka. Co istotne, koalicja PIS, pslpo będzie musiała rządzić powiatem przez najbliższy rok. Oznacza to, że niepowodzeń w tym katastrofalnej sytuacji nie da się zrzucić na kogoś innego. Patrz było starostę. Jednak już sam pomysł zawiązania takiej koalicji spowoduje, że z jednej strony od platformy obywatelskiej czy pis odwrócą się ich wyborcy. Z drugiej strony, także popierający. Prawo i sprawiedliwość nie będą mogli pojąć, jak można wiązać się z tymi, co Polskę przez 8 lat doprowadzali do ruiny według naszych informacji Lubartów może stać się wyjątkiem od zapewnień wszystkich liderów i w powiecie dojdzie do porozumienia między ogniem i wodą. Wśród mieszkańców ruszyła karuzela potencjalnych następców Zybałowej. Jedni mówią, że na czele powiatu po zawarciu egzotycznej koalicji może stanąć Janusz Bodziacki, inni wymieniają Andrzeja Kardasza, jeszcze inni Tomasza Marzędę. Na giełdzie stanowisk przewijały się także nazwiska Jacka Zalewskiego czy radosława Guza. Zupełnie inna karuzela kręci się, jeżeli chodzi o ludzi, którzy w powiecie zostali zatrudnieni za rządów Zybołowej. Podobno krąży lista z nazwiskami do zwolnienia, na której znalazło się nazwiska aż trzech radnych miasta Lubartów. Jak się nieoficjalnie dowiedziała nasza stacja, w mieście aż kipi po tym, jak zachował się PSL w powiecie. Część radnych PiS, którzy współpracowali z Zybołową, uważa, że umowa koalicyjna powinna zostać zerwana z burmistrzem z PSL. Według nich byłoby to naturalną konsekwencją politycznej postawy PSL w powiecie. Działacze PiS podobno mają także dowody, że jeden z pracowników Urzędu Miasta, ale także bliski współpracownik Paśnika od kilku Miesięcy na forach internetowych atakował PiS. Jednak gotuje się nie tylko w PiS. Według dobrze poinformowanej osoby może dojść do kolejnych odejść z klubu wspierającego Paśnika. Tu co najmniej dwóch radnych, jak twierdzą nasi informatorzy, albo złoży mandat, albo pójdzie w ślady Teodora Czubackiego i opuści klub. Według naszego informatora radni ci są oburzeni m.in. sposobem, w jaki starano się wyłonić nowego dyrektora biblioteki oraz sposobem, w jaki sesję prowadzi Gregorowicz. Nasza stacja, jako pierwsza, po przeprowadzeniu dziennikarskiego śledztwa poinformowała, że zmieni się. Sie wiceburmistrz i Wrublewski zostanie odwołany. Także jako pierwsi zapowiedzieliśmy koalicję PiS za plecze PSL-owskiego burmistrza. To także kanał S informował, że Gregorowiczowi zależy na stołku przewodniczącego Rady Miasta, a Czubacki odejdzie ze wspólnego Lubartowa. Dzisiaj twierdzimy, że koalicja PSL-owskiego burmistrza i PiS nie przetrwa do końca kadencji. Dla kanału S, Bartosz Giza.